Za nami kolejna edycja pikniku olimpijskiego, który upłynął pod znakiem pięściarstwa, a to za sprawą gościa specjalnego Grzegorza Skrzecza, medalisty Mistrzostw Świata, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Sportowiec m.in. opowiedział o swoich sukcesach i wrażeniach z igrzysk. Oprócz tego w centrum miasta zaprezentowały się bełchatowskie kluby sportowe, m.in. BTS As z sekcją tenisa ziemnego dla dzieci, klub hokeja podwodnego Akwarius, uczniowski klub hokeja Niedźwiadek czy Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych Symbioza. Bełchatowianie mieli także okazję, aby wziąć udział w trójboju siłowym. Zawody odbyły się w trzech kategoriach: podstawówki, gimnazja i open. Piknik olimpijski był również okazją do podsumowania cyklu Grand Prix Bełchatowa w plażową piłkę siatkową i szachy. Został również rozstrzygnięty sportowy plebiscyt szkół.